Ta sprawa wydarzyła się ponad 60 lat temu, a wciąż kryje tajemnicę, której wyjaśnienie miałoby ogromne znaczenie dla zrozumienia najważniejszego czasu XX wieku. Giske, słucham. Potwierdzam kierunek północ, północny wschód, 12. To był meldunek z 16, panie kapitanie. Wszystko wskazuje na dzielnicę Etterbrek. Nadają z jednego miejsca, ze strychu, mansardy. Trudny teren, panie kapitanie. Wąskie uliczki, ciasna zabudowa. Szybko zauważą wóz pielęgnacyjny. Nie ma jak go ukryć. Z działem technicznym, proszę. Kapitan Harry Pipe chce mieć na jutro 6 zestawów walizkowych. Czerwca 1941 roku po raz pierwszy niemieckie stacje nasłuchowe zarejestrowały depesze oznaczone PTX. Wskazywało to, że w zachodniej Europie zaczęły pracę nowe radiostacje szpiegowskie. Skąd nadawały? Na to pytanie miały odpowiedzieć służby radiowe niemieckiego kontrwywiadu, Abwehr. Stacje dalekiego zasięgu, umieszczone w Oslo, Wrocławiu, Kranz, wskazały na rejon Brukseli, trójkąt o bokach około 50 km. W teren wyjechały samochody pielęgnacyjne. One pozwoliły zawęzić obszar poszukiwań do brukselskiej dzielnicy Etterbeek. 22 czerwca 1941 roku. Wehrmacht z całą siłą uderza na Związek Radziecki, rozpoczynając wojnę, która miała trwać najwyżej kilkanaście tygodni. 26 czerwca, a więc 4 dni po wybuchu tej wojny, rozpoczęła pracę radiostacja PTX. Wniosek mógł być tylko jeden. Na zachodzie Europy działała komunistyczna organizacja szpiegowska, która przez wiele miesięcy, a może nawet lat, pozostawała w uśpieniu i zaktywizowała się na wieść o wybuchu wojny. Intensywność, z jaką nadawała szyfrogramy, była wprost niezwykła. Każdego dnia niemieckie służby nasłuchowe przechwytywały po kilkadziesiąt zaszyfrowanych depesz. Szybko ustalono, że działało co najmniej 6 radiostacji. Niemiecki kontrwywiad nazwał tę organizację Czerwoną Orkiestrą. Adolf Hitler, który uważnie czytał raporty kontrwywiadowcze, żądał jak najszybszego unieszkodliwienia organizacji, która, zdradzając plany wojenne, mogła spowodować ogromne straty. Panie kapitanie. To jest nowy aparat pielęgnacyjny, który pan zamówił. Antena ukryta jest w wieku tej walizki. Słuchawka jest tak mała, że nikt nie zauważy jej buchu operatora. Dzięki temu urządzeniu nasi ludzie mogą zbliżyć się do miejsca radiostacji niezauważeni. Zaczyna się? Dzisiaj wieczorem. Spokój, żadnych samochodów. Jakiś przechodzień. Nie zatrzymuje się, ale też się nie śpieszy. Niepijany, widać ma przepustkę. Radiotelegrafista Michał Makarow, ukrywający się w Brukseli pod nazwiskiem Carlos Alamo, był jednym z najbardziej wydajnych radzieckich szpiegów. Od czerwca do grudnia 1941 roku nadał do Moskwy 600 meldunków.
kraju. Centrala nakazała ograniczenie czasu nadawania. Ryzykujesz za bardzo. Przecież Niemcy nas namierzają. No to co ja mam robić, żeby to wszystko przesłać? Tyle razy prosiłem, żeby dostarczyli nam radiostację na baterię. Jeżeli nie będzie prądu, jeszcze przez 15 minut kończymy nadawanie. Na ulicy nic się nie dzieje, ten pijany już sobie poszedł. Przerwa w dostawie prądu nie była przypadkowa. Nagłe zamilknięcie radiostacji wskazywało Niemcom, że pracowała w jednym z kilku domów, w których wyłączono prąd. W ten sposób ustalono, że radiostacja PTX działa w jednym z trzech domów w dzielnicy Etterbeck. Pętla zaciskała się. W grudniu 1941 roku niemiecki kontrwywiad po raz pierwszy zastosował niewielkie aparaty pelengacyjne, pozwalające operatorowi, nie wzbudzając podejrzeń, zbliżyć się do domu, w którym działała szpiegowska radiostacja. Grudnia 1941 roku oddział Abwehry w Brukseli został postawiony w stan pogotowia. Żołnierze wdarli się do domów wskazanych przez służby pelengacyjne i zaczęli przetrząsać wszystkie mieszkania. W jednym z mieszkań schwytano radiotelegrafistę i jego żonę, którzy zaskoczeni nie zdążyli ukryć radiostacji. Popełnili jeszcze jeden błąd. Carlos Alamo. To oczywiście nie jest prawdziwe nazwisko. Jak pan się nazywa? Carlos Alamo. Jestem obywatelem Urugwaju, neutralnego państwa. I żądam, aby pan natychmiast uwolnił mnie i moją żonę. Pani też jest obywatelką Urugwaju? Przecież ma pan nasze dokumenty. Może pan sprawdzić ich autentyczność. Ambasada złoży protest. I co, wystąpi pani do rządu niemieckiego o zwrot radiostacji? Niech pani lepiej pomyśli, jak uratować męża i siebie przed wyrokiem śmierci. Wyprowadzisz. Ten skrawek papieru miał się okazać najważniejszym śladem. Wyślijcie to do analizy do Berlina. Zostawcie w mieszkaniu kilku ludzi. Niech zatrzymują wszystkich, którzy tu przyjdą. Michaił Makarow wytrzymał tortury. Nie zdradził towarzyszy ze swojej organizacji. Ale te niewielkie skrawki nadpalonego papieru znalezione w kominku w jego mieszkaniu wskazały agentom Abwehry bardzo ważny ślad. Ślad prowadzący do Berlina, do wielkiej organizacji szpiegowskiej działającej właśnie tam. Jednakże zanim agenci Abwehry podążyli tym śladem, przez ich palce prześliznął się człowiek najważniejszy, sam wielki szef.
Przepraszam, nie orientuje się pan, o której godzinie otwierają ten warsztat samochodowy na dole. Czekam pół godziny, a ciągle zamknięty. Nie wiem, czy w ogóle otworzą. Nie mam kogo zapytać. Niech pan wejdzie. Nie. Chciałem tylko zapytać. Nie będę przeszkadzał. Abwera, jest pan zatrzymany. Panowie, to jest jakaś pomyłka. Ja jestem Jean Gilbert, właściciel firmy Simex w Paryżu, Champs-Élysées 8. To są moje dokumenty. Przyjechałem do Brukseli w interesach. Popsuł mi się samochód. Po prostu szukałem warsztatu, żeby go naprawić. Ten na dole jest zamknięty. No przecież jestem przyzwoitym obywatelem. Pan tam nie... Tam... Tego dnia do mieszkania przyszedł już mężczyzna, który, jak się okazało, był sprzedawcą królików. Czyżby Jean Gilbert był kolejnym spokojnym obywatelem, który przypadkowo zapukał do drzwi szpiegów? Jest pan aresztowany. Pojedzie pan ze mną, to się wszystko wyjaśni. Chwileczkę, panowie. Zadzwońcie pod ten numer. To Abwera. Człowiek, który się zgłosi, wszystko wam wyjaśni. Człowiek podający się za Jeana Gilberta twierdzi, że jest właścicielem firmy Simex, mieszczącej się w Paryżu. Zatrzymaliśmy go, ale prosił, żebyśmy zadzwonili pod ten numer. Jean Gilbert, właściciel firmy Simex. Tak jest. Natychmiast. Może pan iść. To było nieporozumienie. Agenci Abwery wypuścili ze swoich rąk człowieka, którego tak bardzo chcieli schwytać. Leopolda Treppera, szefa szpiegowskiej organizacji. Zmyliła ich zimna krew, jaką zachował w momencie aresztowania, i tajemnicze polecenie zwolnienia go. Kto z niemieckich dygnitarzy opiekował się Trepperem? Kto kazał go wypuścić? Leopold Trepper, urodzony w 1904 roku w Nowym Targu, gdy miał 22 lata, został aresztowany przez polską policję za organizowanie strajku w jednej ze śląskich fabryk. Po zwolnieniu wyjechał do Palestyny, gdzie wstąpił do partii komunistycznej. Zagrożony aresztowaniem uciekł do Marsylii i tam nawiązał współpracę z radzieckim wywiadem. W 1934 roku przerzucono go do Moskwy, aby przeszedł przeszkolenie szpiegowskie. Dwa lata później powrócił na zachód, do Belgii, już jako Jean Gilbert, z nakazem zorganizowania siatki szpiegowskiej. Leopold Trepper alias Jean Gilbert stworzył wielką, rozgałęzioną sieć szpiegowską. 15 czerwca 1940 roku wojska niemieckie, które dzień wcześniej weszły do Paryża, maszerowały przez stołeczne ulice. Francuzi, którzy nie chcieli umierać za Gdańsk, zamykali okiennice, aby nie patrzeć na niemiecki triumf. Może nie chcieli myśleć, że ich potężna Francja broniła się niewiele dłużej niż osamotniona przez nich Polska. Kilka dni później Trepper, mianowany przez moskiewską centralę szefem wywiadu w zachodniej Europie, przeniósł się do Paryża, gdzie założył przedsiębiorstwo Simex. Z Moskwy przysłano mu do pomocy Michaiła Makarowa. Wkrótce siatki Czerwonej Orkiestry zaczęły zbierać informacje nie tylko w Paryżu, ale także w Berlinie i Brukseli. Stolica Francji, mimo okupacji, która wyglądała tam zupełnie inaczej niż w Warszawie, dawała ogromne możliwości wywiadowczych działań.
Firma Simex zdobyła kontrakty na dostawę materiałów budowlanych dla organizacji TOTA, budującej lotniska i umocnienia we Francji. To dawało interesujące znajomości i dostęp do tajnych dokumentów. Już dużo o panu wiemy. Kapitan Armii Czerwonej Michał Makarow, czyż nie tak? Wiemy nawet, że jest pan kuzynem ministra Mołotowa, czyż nie tak? Nie wiemy natomiast, kim jest człowiek, którego nazywacie wielkim szefem. Ale pan nam to powie, czyż nie tak? Nie wiem. Nigdy z nim nie kontaktowałem się. Osobiście. Znam tylko ten pseudonim. Z kim pan się spotkał po przyjeździe do Brukseli? Ktoś panu musiał wyznaczyć zadanie. Nie znam wielkiego szefa. Rozmawiałem z nim tylko telefonicznie. Kapitan Harry Pipe otrzymał z Berlina nadzwyczaj ważną wiadomość, która miała zmienić bieg śledztwa. Raport z Berlina, panie kapitanie, nadzwyczaj ważny. Odczytano cyfry na odpalonych kartkach z kominka. Było to zaszyfrowane słowo Proktor. Ustalono, że jest to imię bohatera powieści Le Miracle di Professor Volmar, Guy de Thiromondo. Czyli jest to klucz do szyfru Czerwonej Orkiestry. Tak jest. I udało nam się ją odnaleźć. No, nie było to łatwe. W 1910 roku wydawca Monde Illustré dodawał ją do gazety jako prezent świąteczny. No to mamy ich. Listopad 1941 roku. Na Placu Czerwonym maszerują żołnierze syberyjskich dywizji. To dzięki informacji od szpiega z Tokio, że Japonia nie rozpocznie działań wojennych przeciwko Związkowi Radzieckiemu, Stalin mógł ściągnąć z Dalekiego Wschodu 15 dywizji piechoty, 3 dywizje kawalerii, 8 brygad pancernych, około 1500 samolotów i 1700 czołgów. Było to ogromne wzmocnienie dla skrajnie wyczerpanych wojsk. Na początku grudnia 1941 roku Armia Czerwona, choć poniosła ogromne straty w czasie półrocznych walk, mogła przejść do wielkiej ofensywy pod Moskwą. Niemieckie wojska, osłabione krwawymi bojami, pozbawione wielkich ilości sprzętu unieruchomionego przez mrozy, musiały cofnąć się o 100 do 200 km na wschód. Wojna błyskawiczna, dzięki której Wehrmacht odnosił zwycięstwa w Polsce i na zachodzie Europy, zakończyła się. Rozpoczęła się wojna na wyczerpanie. Niekorzystna dla Niemców sytuacja na froncie wschodnim spowodowała gwałtowną aktywizację służb kontrwywiadowczych. Hitler oczekiwał szybkich sukcesów w zwalczaniu szpiegów. Od lutego 1941 roku Harro Schulze-Boysen, oficer zatrudniony w Ministerstwie Lotnictwa, przekazywał Czerwonej Orkiestrze tajne informacje. Uważa, że to odpowiednie miejsce? Zachowuj się spokojnie. Wszystko dokładnie sprawdziłem. Był zagorzałym antynazistą i w ten sposób chciał doprowadzić do upadku Hitlera. Abwehr i Gestapo poszaleją. Wszyscy szukają wielkiego szefa. Nawet sam Reisleiter Bormann włączył się do akcji. Bormann? A co ma wspólnego z kontrwywiadem osobisty sekretarz Hitlera? Nie wiem. Może chce nawiązać kontakt ze Stalinem. Co masz?
drugi od prawej. Wykaz Stradelów 2 w wyniku rosyjskiej ofensywy pod Moskwą. Szkic rozkazu dla drugiej floty powietrznej. Wynika z tego, że Hitler postanowił zmienić kierunek. I główne uderzenie skieruje na południe. Wehrmacht musi mieć ropę, a ta jest na Kaukazie. Słuchaj teraz uważnie. Tego nie masz w papierosie. Luftwaffe przygotowuje się do operacji pod Charkowem. Otrzymaliśmy meldunek wywiadowczy z Moskwy o planach rosyjskiej ofensywy na tym kierunku. Meldunek pochodził od Maxa. Coś więcej na jego temat? Nic. Wiem, że dla hitlerowców jest głównym źródłem informacji. Człowiek blisko Stalina. Idź już, nie rozmawiajmy dłużej. Następne spotkanie po twoim telefonie na berliński numer 7503. Do zobaczenia. 7503. Haro Schulze-Boysen nie mógł wiedzieć, że kartka znaleziona w kominku radiotelegrafisty Czerwonej Orkiestry pozwoliła niemieckiemu kontrwywiadowi rozpracować grupę antynazistów działających w Berlinie. Gestapo było już na jego tropie. Odnalezienie książki, będącej kluczem do szyfru Czerwonej Orkiestry, umożliwiło niemieckiemu kontrwywiadowi odczytywanie radzieckich depesz nadawanych z Moskwy. Do Kenta od dyrektora odczytano. Kent to pseudonim radzieckiego radiotelegrafisty, dyrektor moskiewskiej centrali. Udać się natychmiast na Neuwest-Altenburgen Allee, numer 19, 3 kroki w prawo. Wolf, człowiek nad jeziorem Aussee, Choro. Wolf to kryptonim niemieckiego antynazisty Arvida Harnacka. Choro, pseudonim Harro Schulze-Boysen. W ten właśnie sposób niemiecki kontrwywiad dowiedział się o planowanych spotkaniach niemieckich antynazistów z radzieckimi szpiegami i mógł te spotkania obserwować. Sierpnia 1942 roku Harro Schulze-Boysen został aresztowany przez Gestapo. Okrutnie torturowany, nie zdradził nikogo. Mimo to do grudnia tego roku schwytano 117 osób jego siatki. Ciągle jednak Niemcom nie udawało się ustalić, kim jest szef Czerwonej Orkiestry. Współpracownicy Treppera w katowniach Gestapo, torturowani, zdradzali tajemnice Czerwonej Orkiestry. A w tym czasie Trepper, wielki szef, prowadził bardzo luksusowe życie. Kupił sobie nawet zamek w południowej Francji. Skąd miał pieniądze? Prawdopodobnie szantażował ludzi, którzy zdecydowali się współpracować z radzieckimi szpiegami. Nie dość więc, że dostarczali tajne informacje, to jeszcze musieli za to płacić. Co najdziwniejsze, sprawą Czerwonej Orkiestry zainteresował się sam sekretarz Hitlera, Martin Bormann. Był zawsze przy boku Hitlera, aby zabiegać o jego łaskę, aż stał się człowiekiem niezastąpionym. Fenomenalna pamięć i umiejętność najbardziej lakonicznego przedstawiania najbardziej zawikłanych spraw zyskały mu uznanie wodza. Był wpływowym sekretarzem Führera, ale nie miał żadnych związków z tajnymi służbami. Dlaczego niespodziewanie zainteresował się śledztwem w sprawie Czerwonej Orkiestry? Dlaczego posunął się do tego, że wezwał oficera prowadzącego śledztwo do swojego domu? Nigdy tego nie robił. Uwielbiam gorące kąpiele. Wezwałem pana tak nieoczekiwanie, bo muszę mieć jak najszybciej informacje na temat Czerwonej Orkiestry. 117 osób aresztowanych w Niemczech, 32 osoby w Belgii, drugie tyle we Francji. To wielka siatka szpiegowska. A pan po paru miesiącach śledztwa nie umie nawet powiedzieć, gdzie jest człowiek zwany wielkim szefem.
jest wyjątkowo przebiegły. Tak? A pan sądził, że tak wielką organizację szpiegowską zorganizował niedołęga? Kazałbym pana natychmiast zwolnić i posłać na front wschodni, gdyby nie to, że prowadząc śledztwo od tak wielu miesięcy, ma pan dużą wiedzę. Ale nie umie jej pan wykorzystać. Ale ja panu pomogę. Od jutra będzie pan współpracował z SS Hauptsturmführerem Karlem Gieringiem. Tak jest. A wie pan, dlaczego jest pan u mnie? A nie w gabinecie Himmlera? Nie mam pewności. Ponieważ tą czerwoną orkiestrą interesuje się sam Führer i oczekuje ode mnie jak najszybciej informacji o zlikwidowaniu tej komunistycznej organizacji. Zagrożenie, jakie stwarza tak wielka siatka dla naszych poczynań militarnych, jest ogromne. Ogromne, Pipe. Ma pan o wszystkich krokach, sukcesach i porażkach meldować osobiście mnie, a ja będę przekazywać te raporty Führerowi. To wszystko. Tak jest. Jestem SS Hauptsturmführer Karl Gering. Spodziewałem się pana. Znam już akta tej sprawy. Chcę tylko się dowiedzieć, dlaczego śledztwo toczy się tak długo. To jest bardzo skomplikowana i wielowątkowa sprawa. Nie, panie kapitanie. Wy, intelektualiści z Abwery, macie te swoje zafajdane metody prowadzenia śledztwa, które nic nie dają. Postępujecie z wrogami Rzeszy, jakbyście chcieli ich nagrodzić, że zdradzają tajemnicę. Pan przesadza, Hauptsturmführer. Od dzisiaj każdy zatrzymany w związku ze sprawą Czerwonej Orkiestry ma być natychmiast przekazany do twierdzy Brendog. A co to jest? Miejsce, gdzie każdy z aresztowanych powie bardzo szybko, co wie. Zaręczam panu. Holenderskiej twierdzy Brendog z początków XX wieku gestapo urządziło więzienie i salę tortur dla najbardziej opornych aresztowanych. Męki, które tam im zadawano, miał tylko jedną granicę. Nie dopuścić do pomieszania zmysłów u przesłuchiwanego. Jednakże Karl Gering mylił się, uznając, że w ten sposób, torturami, wydobędzie miejsce pobytu wielkiego szefa. Katowani milczeli. Tymczasem Abwera dotarła do Alfreda Corbin, szefa Simexu, firmy założonej przez Treppera. On nie wiedział jednak, gdzie jest wielki szef. Natomiast jego żona przypomniała sobie, że Trepper skarżył się na ból zęba i poradziła mu bardzo dobrego dentystę, doktora Maleplet. Tak? Dzień dobry, panie doktorze. Jestem Jean Gilbert. Byłem na dziś umówiony. Proszę, niech pan wejdzie. Moja pomocnica zachorowała. Ja... Wszystko muszę robić sam. Niech pan zdejmie płaszcz, proszę bardzo. I potem proszę usiąść na fotelu, dobrze? Dobrze. Proszę. Bez względu na to, jak duży będzie zabieg, panie doktorze, to proszę o znieczulenie.
Nie mam broni. Pan tu jest dowódcą, jak się domyślam, tak? Jest pan z Abwery czy z Gestapo? Abwera. Zdaję sobie sprawę, że wszystko skończone. I powiem panu wiele z tego, co wiem, aczkolwiek nie wszystko i proszę, żeby pan to zrozumiał. Ostrożnie, panowie. Mam słabe serce. Jeżeli chcecie się czegoś ode mnie dowiedzieć, musicie mnie oszczędzać. Zbytnie nerwy mogą mnie zabić. Treppera umieszczono w jednoosobowej celi, gdzie co drugi dzień odwiedzał go lekarz badający stan jego serca. Przesłuchania przy kawie i cygarach bardziej przypominały przyjacielskie pogawędki niż śledztwo prowadzone przez Abwerę i Gestapo. Trepper tworzył wrażenie, że nie ma zamiaru niczego ukrywać. To co, panie Trepper? Zacznijmy od Medarda Griotta. Jak pan zeznał, rytownik, fałszerz dokumentów, Włoch, nie lubię Włochów. Utrzymuje kontakty z przedstawicielem Kominternu, Henry Robinsonem. Mogę wezwać obu. Griotta i Robinsona. Gdzie mają się zjawić i kiedy? Tam, gdzie zwykł się pan z nimi spotykać. Medard? Wezwij Henry'ego na spotkanie do pałacu de Chaillot dziś wieczorem o 6:00. Odbierze przesyłkę od wielkiego szefa. Dobrze, panie Trepper. Bardzo dobrze. Gdy ich schwytamy, uwierzę panu. A teraz interesuje mnie... Współpracownik. Gdzie się spotykaliście? Na stacji metra Madeleine. A tam przyjść za 2 godziny. Nie ma, ale... Trepper łatwo, bardzo łatwo, zdradzał swoich współpracowników. Wciągał w zasadzkę, wiedząc, że skazuje ich na tortury i śmierć. Mówi Leopold. Za 2 godziny na stacji metra Madeleine. Pan, kapitanie Pipe, składam panu gratulacje. Hitler docenia pańskie zasługi w walce z komunistycznym zagrożeniem.
Mnie zainteresował raport, w którym pisze pan o współpracy, jaką podjął Trepper z naszymi służbami. Tak jest. Zdradził wielu członków swojej organizacji. Ułatwił ostateczną likwidację Czerwonej Orkiestry. Czy sądzi pan, że możemy wykorzystać Treppera do utrzymania łączności z Moskwą? Chodzi mi o podsuwanie Rosjanom fałszywych informacji. Bez wątpienia gotów jest do tego. Musielibyśmy jedynie przekonać, że się tak wyrażę, któregoś z radiooperatorów. Mamy ich kilku. Tak, zajmie się tym SS Hauptsturmführer Wiering, on to zrobi dobrze. Pańskie zadanie wraz z likwidacją Czerwonej Orkiestry zostało dopełnione. Powróci pan do swojej placówki Abwery w Brukseli. Jest pan tam potrzebny. Tak jest. Ta rozmowa odbyła się na początku grudnia 1942 roku. Martin Bormann pozbywał się kapitana Harego Pipego i oddawał sprawę, którą dotychczas prowadził ten oficer Abwery, w ręce swoich ludzi. O ile dotychczasowe zainteresowanie Bormana sprawą Czerwonej Orkiestry można było wyjaśnić chęcią informowania, pełniejszego informowania Hitlera o postępach w sprawie śledztwa, o tyle nagłe włączenie się sekretarza Hitlera do tak zwanej gry radiowej było już zastanawiające. Grę radiową podejmował kontrwywiad, któremu udało się schwytać wrogiego radiotelegrafistę i zmusić go do współpracy, do wysyłania do centrali odpowiednio spreparowanych informacji, depesz. Dlaczego sekretarz Hitlera nagle zainteresował się grą radiową? Był to szczególny czas. W listopadzie 1942 roku wojska angloamerykańskie wylądowały w Afryce. Nikt już nie mógł mieć wątpliwości, że alianci zachodni przeszli do kontrofensywy i lada miesiąc uderzą na Europę. Wojenny sojusz Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego nabrał nowego znaczenia. Już nie polegał na posyłaniu do radzieckich portów statków z zaopatrzeniem. Sojusznicy rozpoczęli wspólną walkę. Wojska niemieckie, które w lipcu 1942 roku podeszły pod Stalingrad, straciły swoją siłę, gdy mróz unieruchomił czołgi, samochody i samoloty. Jednocześnie krwawe szturmy nie przynosiły rezultatu. Rosjanie desperacko bronili miasta. W listopadzie 1942 roku trzy radzieckie fronty ruszyły do ofensywy i okrążyły niemiecką 6. Armię i część 4. Armii Pancernej. Martin Bormann, sekretarz Hitlera, przez którego ręce przechodziły wszystkie raporty, biorący udział w najważniejszych naradach, doskonale orientował się, jak trudna jest sytuacja Rzeszy. To przecież klęska pod Stalingradem stała się punktem zwrotnym II wojny światowej. Każdy wywiad, wysyłając szpiegów i ich radiooperatorów, musi liczyć się z tym, że zostaną schwytani i zmuszeni do współpracy z wrogiem. Dlatego, starając się przed tym zabezpieczyć, stosuje metody, które pozwalają się zorientować centrali, że radiooperator zdradził. Może on bowiem zamieścić tajny znak alarmowy w depeszy, do wysłania której został zmuszony, lub nie zamieścić znaku bezpieczeństwa. Ponadto każdy radiooperator ma swój unikatowy sposób nadawania, którego nikt nie potrafi podrobić, który jest właśnie tak unikatowy jak odcisk palca. Innymi słowy, współpraca radiooperatora z wrogim kontrwywiadem może nastąpić tylko wówczas, jeżeli ten radiooperator świadomie podejmie taką współpracę, zgodzi się na to.
Zbliżała się połowa 1943 roku. Alianci zachodni przygotowywali inwazję na Sycylię, która rozpoczęła się w lipcu. Na froncie wschodnim Niemcy usiłowali przechwycić inicjatywę, rozpoczynając wielką bitwę pod Kurskiem, która miała zmienić bieg wojny. Centrala w Moskwie, przekonana, że Czerwona Orkiestra i Trepper uniknęli dekonspiracji, żądała coraz więcej informacji o ruchach wojsk na zachodzie, transportach, nowych typach broni. Niemcy, prowadząc radiową grę, musieli te informacje dostarczać Rosjanom. Bitwa na Łuku Kurskim, jaka rozpoczęła się w lipcu 1943 roku, zakończyła się wielką klęską Wehrmachtu. Podobno Rosjanie mogli odnieść zwycięstwo, gdyż znali niemieckie plany bitwy, przekazane im przez Brytyjczyków, którzy odczytywali szyfry Enigmy. Udział Treppera w tej grze nigdy nie został wyjaśniony. Czy jest możliwe, że to Martin Bormann za pośrednictwem Treppera przekazywał do Moskwy tajne informacje, na których Armia Czerwona oparła zwycięstwo w drugiej decydującej bitwie frontu wschodniego? Trepper, przetrzymywany w luksusowych warunkach w pensjonacie pod Paryżem, przekonał Niemców, że powinien bywać w Paryżu w miejscach, w których zwykł się pokazywać, gdy był na wolności. Nagłe zniknięcie mogłoby zdradzić, że został aresztowany. Boli mnie głowa. Cholernie boli mnie głowa. Tutaj jest apteka Bai. Może pan sobie kupić proszek. Ja pójdę do apteki, a ty uciekniesz, cwaniaczku, tak? No nie, nie, ten numer ci nie przejdzie. Dobrze, to ja pójdę. Zgoda? Zgoda, zgoda, na wszystko zgoda, byle cholerny ból minął. Pilnujący Treppera gestapowiec Wilhelm Berg po śmierci trojga dzieci i umieszczeniu żony w zakładzie psychiatrycznym pił na umór, aby zapomnieć o swoim nieszczęściu. Parszywi komuniści. Nawet lekarstwa nie potrafią kupić człowiekowi. Nie daliby trucizny. Czy on wchodził do tej apteki? Tak. To co on tak? Co on tam długo tak robi? A może tam jest jakieś drugie wyjście? I uciekł. Leopold Trepper uciekł na pobliską stację kolejową. Niemcom nigdy nie udało się go złapać. Paul Leverkin, przyjaciel szefa Abwehry, admirała Wilhelma Canarisa, stwierdził: Canaris był nieprawdopodobnie zaniepokojony sytuacją po odkryciu Czerwonej Orkiestry. Bardzo wierzył, że nici tej organizacji sięgają wysoko, do kwatery Hitlera i jego zastępcy Martina Bormana. Podobnego zdania był szef wywiadu Fremde Heere Ost, Gehlen. Powiedział: Bormann i jego ludzie pracowali dla Rosjan. Walter Schellenberg, szef wywiadu SS. Bormann był jednym z tych, którzy stopniowo orientowali się na wschód. Skoro więc szefowie wywiadu i kontrwywiadu
podejrzewali Bormana o współpracę z Rosjanami. Dlaczego nie aresztowali go? Dlaczego nie oskarżyli go? Odpowiedź jest prosta. On był potężnym człowiekiem. Aby oskarżyć go o zdradę, musieliby mieć żelazne dowody, a Borman był na to za sprytny, aby dać im takie dowody. A jednak Wilhelm Canaris, szef Abwehry, poszedł do Hitlera, aby ostrzec go, że istnieje niebezpieczeństwo, iż Borman pracuje dla Rosjan. I stało się coś niepojętego. Hitler zabronił Canarisowi zajmować się tą sprawą. 25 sierpnia 1944 roku do Paryża wkroczyły wojska alianckie. Leopold Trepper wyszedł z ukrycia i udał się do placówki radzieckiej misji wojskowej. Przez 4 miesiące był tam przetrzymywany. Dlaczego tak długo? Dopiero 6 stycznia 1945 roku odesłano go samolotem do Moskwy, gdzie został natychmiast aresztowany i osadzony w więzieniu. Los Martina Bormana pozostaje nieznany. Po raz ostatni widziano go 2 maja 1945 roku, gdy wymknął się z bunkra Hitlera. Podobno zginął lub popełnił samobójstwo na berlińskiej ulicy, aczkolwiek nie zostało to ostatecznie wyjaśnione. Pojawiły się głosy, że po wojnie przewieziono go do Związku Radzieckiego, gdzie żył dostatnio i spokojnie. Leopold Trepper, zwolniony z moskiewskiego więzienia w 1956 roku, powrócił do Polski, skąd wyemigrował do Izraela. Tam zmarł w 1982 roku. Spisał swoje wspomnienia, lecz nie ujawnił prawdy o tajnej grze, którą prowadził z Martinem Bormanem.